Hej, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym moim vlogu. Można powiedzieć takim daily vlogu. Tak, dzisiaj będzie daily vlog. Wybieramy się, moi drodzy, nad morze z dzieciakami. Teraz chłopcy pojechali z tatą tylko na takie króciusieńkie zakupy, dlatego że wszystko mamy w sumie. Nic nam praktycznie nie trzeba, tylko takie pojedyncze rzeczy typu jakieś pieczarki, jakaś woda w butelkach dla dzieci, do szkoły, bananki, takie rzeczy, a resztę wszystko mamy. Chciałabym bardzo nagrać taki filmik osobno, jak ja sobie organizuję posiłki na cały tydzień. Jest mi później łatwiej, wiecie, ze wszystkim, nie wyrzuca się jedzenia, no i nic się po prostu nie zmarnuje, tak? Tak, dzisiaj jest plan, że będę robić pizzę domową. Moje dzieciaki uwielbiają, Misiek tak samo. On sam nieraz mówi, że lepsza jest ta nasza domowa niż ta zamawiana. Ale to nie znaczy, że nie zamawiamy pizzy, bo jak najbardziej takeaway'e też zamawiamy. Jakieś fast foody od czasu do czasu, nie za często. Więc robimy pizzę, wyrobiłam ciasto. Ciasto sobie leży teraz pod przykryciem w ciepłym miejscu, żeby ładnie urosło. Potnę sobie tamte wszystkie składniki, jakie potrzebuję na pizzę. Akurat mam w lodówce też szynkę, która za jakiś czas straci termin ważności, więc dobrze jest ją wykorzystać właśnie do pizzy albo do jakiegoś jacket potatoes. Naprawdę muszą tylko ser kupić żółty. Tak to ja sobie zrobię sama sos. Sos taki, wiecie, na pizzę. Wiecie, zanim położycie składniki, to musicie wysmarować pizzę takim sosem pomidorowo-czoskowo, oliwa z oliwek itd. itp. Wiecie, o co chodzi. Także tak. Dzisiaj obiadek mamy, a jest to obiad syty. Pewnie nad morzem dzieci sobie skosztują lody, bo zawsze tak jest, jak są nad morzem. No, przyjedziemy i dalej będziemy działać, coś robić. Także zostańcie ze mną, kochani. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jesteście nowi, czy jeżeli nawet zapomnieliście, a oglądacie moje filmy. Dzięki temu będzie mój kanał się rozwijał i będzie mi bardzo, bardzo miło, że jesteście ze mną i oglądacie moje filmy. Także tak, kochani. No, a na razie póki co żegnam się z Wami i do zobaczenia za chwilę nad morzem. Także pa, pa! Hej, moi drodzy! Jejku, mówię Wam, jak teraz wieje. Jest taki zimny wiatr dzisiaj, ale ogólnie jest zarąbiste. Dzieciaki zadowolone. Thank you.
I właśnie wróciliśmy. Wyobraźcie sobie, że dzieci poszły spać, a my czekamy na pizzę. Dzisiaj dwie pizze będą. Zaraz Wam oczywiście filmik wkleję. Można robić przeróżne pizze, jakie tylko macie składniki. My akurat postawiliśmy dzisiaj na szynkę, na co tam jeszcze? Kolorowa papryka, pieczareczki oczywiście, duża ilość sera. Ja zawsze na przykład jak daję ciasto, później daję na to sos. Sos ten, wiecie, z pasaty czy z koncentratu pomidorowego. Dodaję przyprawy, oregano, bazylię, oliwę z oliwek, co tam jeszcze, czosneczek, miażdżę i później takim sosem tą pizzę wysmarowuję. Na to daję ser oczywiście starty i później układamy tam różne elementy, pieczarki, wędliny mamy do zużycia, więc dzisiaj użyliśmy. Co tam jeszcze? Papryka, cebulka czerwona. Możecie dać co chcecie, tak? Co lubicie. I na to znowu idzie warstwa żółtego sera. My lubimy bardzo dużą ilość żółtego sera. No, można tam zrobić sobie, nie wiem, z pomidorami, z mozzarellą. Jeżeli na przykład nie lubicie nic, co mięsne, to można taką wegetariańską sobie zrobić, czy tam wegańską pizzę. No, także tak nam dzisiaj minął dzień. Jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni, zrelaksowani. Pewnie ten filmik umieszczę dopiero za kilka dni, dlatego że mówię, potrzebuję zresetowania umysłu, ciała. Troszeczkę chcę odpocząć od social mediów, ale mówię, jak jestem nad morzem, to nagram taki krótki vlog. Także kochani, dzisiaj się już z Wami żegnam. I do zobaczenia w kolejnym filmie, a kolejny film będzie może jakiś haul, nie wiem, albo z Primarku, albo z Poundlanda, z Funciaka. Ewentualnie jeszcze myślę o tym filmie, co Wam powiedziałam na początku. Na przykład filmik na temat, wiecie, organizowania posiłków na cały tydzień. To też jest nawet ciekawy film, także... Tymczasem, kochani, i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!